Okej, okay. A propos właśnie tego otwartego świata i społeczności. Tu szykuje się już kolejne pytanie. A propos czwartej części Diablo, na którą zapewne wszyscy czekamy z niecierpliwością. Powiedz mi proszę, bo Blizzard to tam zapowiedział, że ma być otwarty świat. Co o tym myślisz? Szczerze? I tu znowuż nawiążę do Iona, bo grając tyle czasów Iona, szukaliśmy informacji o następnych patchach wszędzie. Przygotowywaliśmy się do następnych patchy jak tylko mogliśmy, aby mieć jak najlepszy start i takie inne rzeczy. Tutaj podchodzę do tego z innej strony, a mianowicie nie sprawdzam informacji, ewentualnie jak coś przypadkowo usłyszę od innych ludzi, a tak to czekam na to, co będzie. Zaskoczcie mnie. A, że w ten sposób, tak? Aczkolwiek, jeżeli się mam wypowiedzieć się na temat tego otwartego świata, to jestem jak najbardziej. Na tak. Chodzi o to, że jeżeli otwarty świat miałby polegać na tym, że spotykam też innych graczy, bo to chyba o to chodzi, tak? Tak. No to dla mnie to by była bomba. A nie obawiasz się właśnie o powtórki z polskiego serwera Iona? Poniekąd nie, bo gra będąc sama w sobie free to play daje dostęp wszystkim graczom, każdemu. Człowiek robi sobie po prostu konto i sobie gra, a jednak wychodzę z założenia, że jeżeli za grę trzeba zapłacić, i myślę, że za Diablo też trzeba na No, na początku pewno będzie trzeba będzie zapłacić zapłacić. dosyć spore pieniądze, więc myślę, że to nie będzie od razu na starcie gra dla każdego. I nawet jeśli powiedzmy znajdzie się jakaś mentalna dzieciarnia, że to tak nazwę, to trochę tego będzie, aczkolwiek myślę, że nie na tyle, aby jakoś zaszkodzić społeczności. Poza tym też Diablo jest na tyle dobrze skonstruowane, że nie ma jakiejś kradzieży itemów. A to się Na przykład zdarzało w Ajonie, prawda? tak, ponieważ w Ajonie powiedzmy miałeś swoją grupę, zabijałeś bossa, dajmy na to 6 osób, załóżmy. No i tym lutem wszyscy się dzielili na zasadzie rolowania, rzutu kostką, prawda? Kto więcej wyrzucił, ten zrolował. No i wiadomo, że jeżeli grało się jakąś instancję i grało się instancję i starałeś się o różnorodność klasową w swojej grupie, to było wiadomo, że do pewnych itemów tylko pewne osoby mają prawa, nie? No, ale też zdarzało się tak, że jeżeli nie miałeś swojej grupy i powiedzmy szedłeś z randomami z LFG to był taki powiedzmy specjalny kanał Looking for Group. No i jeżeli szedłeś z takimi ludźmi i jeżeli trafił się naprawdę ciul, który chciał okraść, to on na przykład po prostu lider tej grupy przestawiał przed zabiciem bossa przestawiał sobie podział itemów na lidera tylko i po prostu on zbierał wszystko, nie? Aha, i później ten lider mógł No. rozdzielić, tak? Dobrze pamiętam, czy nie? Właśnie niekoniecznie. Bo jeżeli powiedzmy przestawiał lud na lidera, to zawsze to się odbywało z takim zamiarem, że on te itemy zabierał dla siebie i powiedzmy albo sprzedawał je u merchanta za jakieś pieniądze, albo przerabiał je na kamienie, którymi później można było ulepszać itemy. Także powiedzmy, on z tego jakąś korzyść na pewno odniósł, ale potem, jakby to powiedzieć, jeżeli człowiek go zapamiętał i taki delikwent chciałby dostać się do następnej grupy i akurat osoba, która go zapamiętała, powiedziała: ej, słuchajcie, on jest ninjo, tak to nazwaliśmy, ninjowanie itemów. On jest ninjo, my go nie bierzemy. W sensie, my go nie bierzemy, nie do niego należała decyzja. Inaczej, on jest ninjo i on może wam ukraść loot. No to wtedy takiemu delikwentowi dziękowali i cześć. No rozumiem, A rozumiem. bo się też trochę zapędziłem. A właśnie, jeżeli chodzi o Diablo, tego nie ma. Każdy ma swój drop, nie ingeruje się w czyjś loot i powiedzmy, Diablo nie daje takiego szerokiego pola do powiedzmy tworzenia toksycznej społeczności. Hachmęcenia. Przynajmniej takie do chachmęcenia, do tworzenia toksycznej społeczności. Bardzo rzadko się tutaj z tym spotykam.
Jedyna taka zagrywka społecznościowa, jaką tutaj widzę, to jeżeli na przykład wchodzisz na publiczny serwer i robisz zlecenia i siedzisz w mieście, się obijasz, no to wtedy ci się oberwie, ludzie wyrzucą cię z grupy. Albo jeżeli wejdziesz tam do Kutykowa czy do Kaprysowa, to też ci ludzie wtedy wyrzucą. Mhm. No ale tak się robi, powiedzmy, jeżeli ludzie nie potrafią się zachować, ponoszą tego konsekwencje. I tak to działa. I myślę, że działa to tutaj na chwilę obecną dobrze. Dobra, teraz takie kolejne moje pytanko. Grałeś w Wiedźmina? Wiedźmina? Kana pije się. Dobra, jasne. Bo to moje pytanie a propos Wiedźmina wiąże się z kolejnym pytaniem. Dlatego chciałem się właśnie dowiedzieć, czy grałeś w Wiedźmina. Wiedźmina grałem na takiej zasadzie, że nigdy mi się Wiedźmin nie podobał. Mhm. Powiedzmy, przy jakichś drobnych okazjach szukałem natchnienia do odpalenia tej gry, do kupna, do zagrania. No i może zabrzmieć to trochę tak ale do ściągnięcia Wiedźmina przekonała mnie premiera serialu na Netflixie. Mhm. Obejrzałem i tak powiedzmy z duchem sytuacji stwierdziłem, a kupię Wiedźmina, może się przekonam. Kupiłem Wiedźmina, no akurat był jeszcze w promocji oczywiście, marketing. No i pograłem 2 godziny i stwierdziłem, nie, jednak że to nie jest to. A dlaczego to pytam, nie jest to. Dlaczego pytam o Wiedźmina? Ponieważ w czwartej części Diablo jest wspomniany koń, którego będziemy używać. I teraz właśnie moje pytanie. Co myślisz na ten temat? Czy żeby ten koń był bardziej... Czy może inaczej, nie co myślisz, tylko czego oczekujesz? Czy żeby ten koń był bardziej w formie peta? Na przykład tak jak mamy jednorożca, czy cokolwiek? Czy raczej bardziej właśnie jak płotka w Wiedźminie? Że możesz ją zboostować, możesz jej na przykład po jakimś bossie dać trofeum, które będzie woziła przy sobie i to też daje ci boosta do postaci. Oczywiście yuki, które zwiększają twój ekwipunek. Czy coś takiego myślisz, żeby się udało, jakby Blizzard na to wpadł? Ciężko założyć, czy to z góry się uda, czy nie, bo zależy też, jak to społeczność przyjmie. Albo też inaczej. Jeżeli to zboostuje postać, to społeczność na pewno przyjmie to z otwartymi ramionami. Aczkolwiek moja opinia na temat tego jest taka, że jeżeli Diablo 4 miałoby otworzyć świat, tak jak wcześniej wspominałeś, to w eksploracji na pewno taki wierzchowiec by się przydał niektórym klasom. Aczkolwiek jeżeli chodzi o robienie szczelin, zleceń, to ja wychodzę z założenia, że są postacie szybsze i wolniejsze. Mhm. Są buildy przeznaczone do tego, żeby być szybkim i żeby zadawać... Albo do tego, żeby być szybkim, albo do tego, żeby zadawać damage. Mhm. I myślę, że wierzchowiec powinien być dostępny tylko w eksploracji, do eksploracji otwartego świata. A nie tak, żeby biegać po misjach na przykład, nie? Czy po głębokich szczelinach. Tak, a na szczelinach już powinien być jakby powiedzmy niemożliwy do przyzwania. Mhm. Słuchaj, ja już skończyłem wszystkie akty. Mamy jeszcze chwilkę. Myślałem, żeby polecieć jakiegoś gierka na szybko. Co ty na to? No to dawaj, jedziemy. Dobra. Bo ja nie poleciałem na przykład wszystkich, bo się skupiałem się na tym, co mówię. Nie jestem człowiekiem podzielnej uwagi. Nie ma najmniejszego problemu, ja już te trasy znam na pamięć, także z automatu po prostu biegłem. Wiem, że czarownik... Że kaldezany sobie wbiłeś, nie? Ogólnie. Tak, wbiłem sobie kaldezany, także dzisiaj mam już postać, która wreszcie coś robi. 3 200 000 na papierze, jak stoję, także... Próbowałeś sobie robić już jakieś giery? Wiesz co, 106 zrobiłem, ale wyżej na razie nie lecę, bo mi się nie chce męczyć, wiesz? Ja wolę sobie pobiegać 5 razy na przykład 90, niż mam się, wiesz, męczyć na 110, tam nie wiem. No to ty uznaj, co robimy i... Słuchaj, ja muszę tak na dobrą sprawę Dziedzictwo Snów na 99 dobić, mam go na 90, także myślę, że 99 moglibyśmy pobiec. Bo ja myślę, że nawet 105 możemy chyba spróbować. To zróbmy 104, wiesz? Bo 105 to już będzie kolejny poziom od ręki, no. Zróbmy sobie 104, jeszcze mam dla ciebie tam jedno pytanko. I będziemy kończyć, żeby ci też nie zabierać czasu. Spoko. Bo właśnie zastanawia mnie to rozwiązanie tego wierzchowca w Diablo 4.
I tak jak właśnie. Czekaj, dzieci, jeszcze przerwę, Tak? bo ja mam ogólnie push to talka i jakby powiedzmy trzymając shift nie będę mógł efektywnie używać Archonta, więc wyjdźmy ze szczeliny, ja muszę zmienić builda wtedy na Dobra. pobiegnę pod meteory. Dobra, nie ma problemu, już się cofnę, zaraz wyjdę. Czyli opuścić grę, tak? No tak, bo musimy Tak, opuść zresetować. grę. Dobra. Mówię, wracając do tego, chodzi o tego wierzchowca. W ogóle jestem ciekaw, jak Blizzard rozwiąże czwartą część. Czy też będą głębokie szczeliny, czy będzie coś innego może na przykład? Czy jakieś najazdy będą? Czy może wymyślą wojnę gildii na przykład? Wojnę klanów? To też by było dosyć ciekawe chyba, nie? Dosyć ciekawe, ale nigdy nie widziałem tutaj w tej grze PvP. Ktoś mi kiedyś pokazywał PvP na chwilę, ale jakby to powiedzieć, ten damage jest na tyle duży w Diablo, a wytrzymałość postaci tak niska, Tak. że to by się sprowadzało do tego, że kto pierwszy? Kto pierwszy kogoś trafi? Czyli to jest podobnie jak z Na moim tym by to barbarzyńcą. polegało. To jest Tak, tak, tak jak w albo ja ich, tak albo jak oni mnie. tak, tak jak w Ionie PvP było wyśmienite moim zdaniem, bardzo lubiłem, to myślę, że w Diablo PvP nie ma szans. Przynajmniej na chwilę obecną przy takich rozwiązaniach. Niech Diablo pozostanie grą taką, jaką jest, przynajmniej taka jest moja ocena. Żeby nic nie udziwniali, nie wymyślali W nowego, nie? sensie nie tyle, żeby udziwniali, a niech ona sobie zostanie grą PvE po prostu. Ludzie sobie grindują szczeliny, biją mobki, jest okej. No w sumie z tego Diablo właśnie słynie, nie? Tak. Czyli ty ubrałeś się pod Archonta, bo właśnie to jest... Nie, ubrałem się pod meteory. Loda. Pod loda, meteory, pod tak. loda. Właśnie to jest też moje pytanko do ciebie, bo wspomniałeś, że w drugiej części Diablo chwilkę żeś tam liznął i grałeś czarownikiem. Tutaj w trzeciej części też widzę, że Sorki, grasz... czekaj chwilę, bo muszę... Dzwoni mi telefon na Facebooku, nie mogę teraz odebrać. Później oddzwonię. No, kontynuuj. Chodziło mi o to, że na drugiej części mówisz, że znałeś czarownikiem. Trzecią część też widzę, grasz czarownikiem. A inne postacie? Czekaj, mówiłem, że... Nie, mówiłem, że drugiej części... Nie mówiłem, że w drugiej części liznąłem czarownika. W drugiej części liznąłem mnicha. Ach. Czekaj, to był mnich czy... Druid, sorry, druida. Druida, okej. Okay. Grałem druida pod likantropie. Aha, czyli pod te przemiany co były, tak? Tak, bo... Czyli zapewne... Druid miał albo magię natury, albo niedźwiedzia, albo wilkołaka. Czyli ja tak sobie tam chwilę wilkołakiem pograłem. Zapewne czwarta część, już wiem kim będziesz grał. Tak, tak, mam ochotę wypróbować druida. Jeżeli będzie wybór wilkołaka, to chyba też będzie wilkołak. No ta 104 może nam iść trochę długo, ale to już ją zrobimy, nie będziemy... Nie, bo chciały. Też robimy ją na luzie, wiesz, ja się bardziej właśnie skupię na rozmawianiu z tobą, aniżeli tutaj biciu mobów, ale my to zrobimy, nie, koleś. A ty będziesz miał, powiedzmy, większe pole do popisu przy wbijaniu kamieni, bo tam będziesz miał odrobinę więcej. No tak, wszystkie mam tam do setki powbijane, także i tak nie ma jakiegoś tam... O, wybuchów nie lubimy. A ty co chcesz z lodem robić, bo powiedziałeś, że loda wbija? A ja to tak jak już od trzech odcinków powtarzam, może wreszcie się uda przekonać do Bożydara, mojego kochanego. A, Bożydar był szamanem, nie? Nie, Bożydar był nekromantą. Ale nekromanta, no tak. Nie masz nemezisków? Nie masz. Nie mam. Dobrze. Tak, Bożydar jest nekromantą i wypadł mi ostatnio, znaczy no nie mnie, tylko Grzesiowi wypadł świniobi, którym się zamieniliśmy, primalowy. Także zobaczymy, może się jednak przekonam do Bożydara i coś z niego będzie, bo już mam wszystko pod loda mam ustawione, tylko brakuje mi kamyczka. I tak od jutra właśnie zaczynam grać nekromantą i co z tego wyjdzie, zobaczymy. Nie nastawiam się na szał. Ojej, zlagowało mnie troszkę. Aha, nie tu, czyli tam, dobra. Okej, okay. Czyli co, czyli w sumie tak, druid, czarodziej, wszystko oparte na żywiołach, na magii, tak? No, tutaj też ciężko powiedzieć, bo w Ionie... Nie wiem, czy za twoich czasów już były te klasy, ale tam poza klasycznymi postaciami właśnie takie jak jacyś magowie, kleryk,
jakiś gladiator, templariusz, to wszedł sobie później też Ethertech, który powiedzmy... Tak, to byłem już. Tak, który przywoływał robota. No i ja grałem Ethertechem głównie. Ja nie chyba nie... Jeżeli miałbym określić jego zasadę działania, to był takim magicznym Meli. Dobra, ale wiem o... Wiadomo o co chodzi, dokładnie tak jest. Tak, to nie, to jak już był Ethertech, to ja grałem, tak. Powiem, że bardzo mi się podobała ta postać. Bardzo mi się podobała w ogóle ta klasa i dwa razy, pamiętam, utworzyłem te postacie, żeby spróbować i jednej drogi, i drugiej drogi. Mhm. No to jakby właśnie to powiedzieć, jeśli chodzi o takie wybory klasowe, to na początku Wajona grałem asasynem, potem chwilę sorcem, no i praktycznie większość mojej gry to był Ethertech. Od momentu, kiedy tylko wszedł, a to był patch 4.5, grałem gdzieś może 2.5, czyli gra Ethertechem to były jakieś 6 lat? Może? 6 lat Ethertechem, czyli klasa postaci, którą praktycznie opanowano, tak, opanowaną masz już dosyć dobrze, bez mała mówiąc perfekcyjnie. Może nie perfekcyjnie, bo na pewno by się znalazły jakieś rzeczy, aczkolwiek... jakby to powiedzieć, Ethertech nie był lubianą postacią, ludzie nie lubili grać Ethertecha. Mhm. Też nie wiem z jakiego powodu, większość się tłumaczyła tym, że właśnie odbiega od takich standardowych założeń fantasy, gdzie... powiedzmy te postacie albo magiczne, albo jacyś właśnie rycerze, tam bla bla bla, pierdus, że tak powiem. Mm-hmm. No i Ethertechu było bardzo mało na serwerze, a z racji tego, że ja byłem dobry, czasami jak gdzieś poszedłem z randomami, to no prezentowałem się bez mała bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć super. Mm-hmm. No i to mnie ktoś polecił, to tam mnie ktoś polecił, to ktoś randomowy powiedział, cześć Felałkę, słuchaj, lecimy na dungeona jakiegoś? Potrzebujemy cię? To też, a powiedzmy też były takie sytuacje, że cześć Felałkę, słuchaj, ten i ten powiedział mi, że jesteś dobry i ja bym chciał kilka porad na przykład, nie? Aha. No to też powiedzmy, taki porad ludziom udzielałem, nie? Mhm. Czyli dobrze, no bo w sumie tak, opanowałeś klasę postaci, to dlaczego miałbyś się nie dzielić tą wiedzą, nie? No pewnie. I też... pamiętasz, jak ci mówiłem, że chcę się skupić tutaj na czarowniku, a inne postacie to tak, żeby spróbować albo robić tak. Jakieś niższe szczeliny dla szybkiego robienia szczelin? Tak, tak. To też wyznawałem podobną zasadę w Ionie. Wszystko skupiałem się głównie na Ethertechu, a inne jakieś postacie to były tak po prostu, dla żeby... fanów. Mhm. Tak. Albo na przykład jak zrobiłem sobie inną klasę, to na przykład... bo wiedziałem, że było fajnie, ale robiłem na przykład tylko jakieś słabsze PvE. Mhm. A Ethertechowi robiłem taki endgame'owy gear. Mhm. Tak, i tutaj muszę też podziękować ci, korzystając z okazji, że razem nagrywamy, bo no, po naszej ostatniej rozmowie, a propos tego, że skupiasz głównie uwagę skupiasz na jednej postaci w Diablo, no zainspirowałeś mnie do tego, żebym jednak sobie darował robienie wszystkich postaci, a skupił się tylko na barbarzyńcy, dlatego postanowiłem wbijać w niego kaldezany. Nie ma sprawy. Także mówię, no i dzięki temu no, zaczyna ta postać wyglądać, tak? Już ponad tak, półtora miesiąca. Swoje, nie? Półtora miesiąca, może nie, już koło miesiąca, półtora nie, jest sezon. Gdzie? Miesiąc czasu sezon. Miesiąca jest. Jeszcze nie ma, miesiąca czasu jeszcze nie ma. Nie ma miesiąca. Sezon się zaczął 19, jeśli dobrze pamiętam. No to 3 tygodnie, Między 16 a 19, 3 tygodnie dopiero, no. No i fajnie, 8 minut zostało. Także no, tak na luzie robiliśmy. 7 minut szczelinka. Bardzo fajnie. No mi też pasuje, bo też chcę wbić sobie na 110, a mam na 98 poziomie. No i super. Akurat 4 ulepszenia, 94 poziom. Później sobie jeszcze polecę jedną i będzie ok. Dobra, Felson, słuchaj. W takim razie dziękuję ci bardzo serdecznie za to, że poświęciłeś mi czas. Dziękuję. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Jeżeli mi pozwolisz, to oczywiście pod filmikiem wstawię linka do twojego streama. A bardzo dziękuję za reklamę. Proszę bardzo. To co? W takim razie dzięki jeszcze raz serdeczne, bardzo fajnie, cieszę się, że mogliśmy pobiegać razem. Szkoda, że nie udało się znaleźć tego tęczowego goblina. Ale to już kwestia tego, że ja mam pecha do takich rzeczy. A spokojnie.
Dobra. Ja również dziękuję. Dziękuję Ci również jeszcze raz. Hej. Cześć. A Was, drodzy widzowie, serdecznie zapraszam jak zawsze do lajkowania, komentowania filmiku. Mam nadzieję, że się podobał materiał. No i co? Żegnam się razem ze swoim barbarzyńcą, razem z Wami i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Hej.